Hej wszystkim, z tej strony Scream, witajcie w nowym odcinku z bycia szczurem. Dawno żadnych symulatorów nie było i Jezu, jak możemy wysoko skakać, w ogóle nie zauważyłem te... Przepraszam? Czemu w ogóle tutaj hamburger leży na ziemi i jabłko? O co chodzi? Można jeść nawet te rzeczy. Proszę bardzo, nie wiem od kiedy szczury jedzą, chociaż są wszystko żerne, ale nie wiem od kiedy szczur potrafi całego hamburgera zjeść. No ja nie chciałem tych rzeczy niszczyć, ja chciałem sobie podnieść tą wazę. Mogę podnieść. I co, mogę sobie tak chodzić z nią? I co, jak walnę nią w ścianę? Halo? Okej. Wazy są skomplikowane w tym świecie, tak? Możemy rzucić w ścianie i wazy nie ma. Nikt się po prostu nie skapnie. Przejdźmy do następnego pokoju i słuchajcie, w tej grze musimy denerwować ludzi jak tylko można! Dobra, już nas ktoś zobaczył, jest źle. Ziomeczku, to jest tylko twoja wyobraźnia. Jeszcze nawet to potwierdził. Co jest z tymi ludźmi? Nie no, widział szczura chodzącego sobie bezpośrednio perfidnie po podłodze. Ja widzę jakieś rzeczy. A co jak w niego rzucę talerzem, to się skapnie w końcu, że coś tu jest w tym pokoju? Nie trafiłem! Tak, coś dziwnego się porusza. Ogólnie latają talerze ci w pokoju. Dostał talerzem w twarz. I jeszcze się przyznaje do tego, że myśli, że widzi jakieś rzeczy po prostu. Ci ludzie są dziwni. Halo, ja tu sobie jem. Grzecznie na stole. Proszę. No przecież stałem na stole. Czemu mi się każesz pokazać? Przecież... Ale ci ludzie są głupi. Halo, ziomeczku, trzymaj garnek. Co? Dostał garnkiem i... Co to było? O Boże, do innego pokoju, to mi się podoba. Mogę zamknąć te drzwi? Dobrze, on zamknął te drzwi. Teraz możemy wejść, zjeść sobie co tylko chcemy. O nie, przyszedł tu. Mnie tu nie ma. Nie mam. Szczur w umywalce mu siedzi i on nie ogarnia takich rzeczy. Jezu, kolejna żona jego przyszła. Co to ma być? Pani żono, proszę. Ja tu stoję. Halo. Czemu ci ludzie są tacy głupi? Rzucam w nich rzeczami, a oni się tym nie przejmują w ogóle. I idą sobie dalej. Dobrze, czas zjeść. Witaj, żono. Nie widzisz nic, okej? Nie widzisz nic? Czy mogę ją teraz zaatakować? Wow! Zaatakowałem ją! Jak oni mnie będą bić teraz? O! Policja jakaś przyszła, antyszczurowa! Czy czemu oni pryskali we mnie ogniem? Na środku domu przez stół jeszcze! Gdzie ja jestem? Czemu się zrespiłem tu na górze? Ale super! Teraz mogę rzucać w ludzi i oni się nie skapną, że ja tu jestem. O! Można wyjść na zewnątrz nawet, ale nie możemy, bo najpierw trzeba ukończyć rzeczy. Ja tu sprintować mogę, ja o tym nie wiedziałem. Halo. Tak mnie nie zauważą, nie? Jestem tylko toczącą się w bok wazą. Wcale nie podejrzaną. Zobaczyła mnie! Już! Przestań! Nie. Przepraszam. Czemu ona powiedziała, że kosmici z kosmosu zrobili jej pranie mózgu? Dobrze, ziomeczki, czas... Czas na bitkę! Wow! Jeden umarł chyba! Co to jest za gra dziwna? Ci ludzie są straszni. Przestańcie! Twoja żona właśnie upadła na twarz, a ty mówisz, że ktoś cię troluje. Czy ona zwala to na dzieci? Czy jej dzieci zatruwają ją trucizną? Bardzo ci współczuję w takim razie, ziomeczku. Połóż się, pójdź spać, nie przejmuj się życiem, wiem, że jest ciężko. Współczuję ci, ja tu jestem sobie szczurkiem i nic mnie w życiu nie przejmuje. Pójdź spać. Czemu oni gadają do szczura, czy przyszedłeś mi tu okraść? Przestańcie! Wow, wyszliśmy na zewnątrz wreszcie, co tu się dzieje? Jakaś miska... O nie, tu jest miska psa. Czy będzie tu pies teraz? Mam nadzieję, że nie i że nie będzie więcej... Bracie... Czemu tu jest mój brat? Czemu on nie żyje? Aha! To ten pies gadał?
Czy jak podejdę do niego, to czy będzie mnie... O! Goni nas! Goni nas! Jezu, on jest szybki, zamknij drzwi, zamknij drzwi. Psy nie potrafią otwierać drzwi, tak? Przecież to jest logiczne, pies nie otworzy. Ale te psy są głupie. Szczury mogą otwierać drzwi, psy nie mogą, super. Nie wiem, kto wymyślił tą grę, ale jest genialna. I co, ziomeczku, nie przejdziesz, nie przejdziesz, halo. No i co, słaby jesteś, słaby jesteś. Co on robi? No, wiadomo, są ludzie mądrzejsi, znaczy nie ludzie w sumie. Czy ja zabiłem psa? Nie zabiłem go! Teraz tego żałuję w sumie, halo. Psie, nie przejdziesz przez to. Czemu szczur sobie ucieka jak chce przed psem? Widzę, że mamy tutaj bazę chyba naszą. Co? Wszedłem do śmietnika i teraz zarażam wszystko. Ale to jest genialne. Dobra, lecimy zarażać ludzi. Proszę bardzo, na stole wam zrobię ciekawe rzeczy. Nie wiem, co szczury robią, żeby zarażać ludzi. Pani pójdzie sobie spać. Nie wiem, czemu te odgłosy brzmią jak z minigana jakiegoś. I nie wiem, czemu szczur chce zarazić kuchenkę, która będzie walić gazem i się szybko pozbędzie takiego zakażenia. Czemu wytrzymacie ser w wannie? Przy toalecie, nie wiem, podcieracie się tym serem? O co chodzi? To nie ma sensu ani trochę, ale skorzystam, na pewno skorzystam. Dobrze, został nam ostatni pokój do zarażenia. Proszę bardzo. Oj, można też krzyczeć jak szczur. Nawet gość jakiś umięśniony przyszedł, żeby mnie zabić. Dobrze, musimy uratować swojego brata. Bracie, chodź. Na plecy go wziąłem. Lecimy, słuchajcie. Poczekajcie, poczekajcie. Wezmę go, okej. Na plecy. Tam stoi niebezpieczny pan. Tam jest niebezpieczny pan. Ale on nas nie widzi, nie? Mimo, że podskakuje, patrzę się na niego. On nas nie widzi, dopóki nie podejdziemy bliżej. Logika tej gry, co nie? I musimy zabrać naszego... brato, o nie, tu jest gość! Dobra, on nas nie widzi. My jesteśmy niewidocznym stworzeniem dla tych ludzi. Ta gra jest tak głupia. Czy pani się mnie też przyczepi, jak tutaj będę sobie przed chodnikiem? No! Co ty chcesz mi zrobić, kobieto? Odczep się ode mnie, ja tu brata chcę uratować. Nie widzisz, że jest na skraju śmierci, a ty... No biegnie do mnie! Dobra, idę do bazy, idę do bazy, idę do bazy. O nie, jeszcze gość tu jakiś przyjdzie. Puha, szukają mnie! Ja tu mam bazę, proszę odejść od mojego domu. Nic mi pan nie zrobi. Jestem tutaj nieśmiertelny. O nie! Wyskoczyłem stąd! O! O, udało się uciec. Ziomeczki, ale odczepcie. Gdzie oni zniknęli? Zniknęli po prostu. Dobrze, gwiazdki dosłownie jak w GTA spadły nam na zero, policja zniknęła. Idziemy, słuchajcie, zanieść brata do śmieci i to chyba tamtych śmieci, bo ta nasza baza nie działa. A nie wiem, jak go postawić, tego. Może ja go muszę puścić po prostu. Udało się wreszcie. Halo, brat. Czemu on zniknął? Ogólnie wróciłem tutaj bez brata, co nie? I tak jakby ludzi nie ma nigdzie. Mam całe wolne mieszkanie po prostu dla siebie. Mogę wyrzucić wazę, zabrać do swojego śmietnika w sumie. Dobrze, teraz to delikatnie puścić. Okej, ja ich okradnę. Okradnę ich cały dom. Nawet pies zniknął. Co tu się stało? Czy ja się pozbyłem wszystkich teleportując brata w niebiosa? Nie wiem, gdzie ten brat zniknął, ale serio, tu jest pusto. Więc nie ma sensu też... przepraszam. Ogólnie widzowie, odkryłem, że teraz, jak mam ulepszone umiejętności, to taka pani nie może się z nami równać. Tu wszyscy ludzie są moimi ofiarami po prostu. Nikt mi nie da rady. Zobaczcie, ja mam tyle siły i tak mogę zarażać ludzi jak chcę. Cały czas do spania mogę ich usłać. I czemu jakaś dziewczyna... Czemu ona zniknęła? Jesteśmy tak silni, że wysyłamy ludzi do innego wymiaru, bo się nas boją. Proszę bardzo, on od nas uciekał. Zostaliśmy królem po prostu szczurów. No, co mi zrobisz? Co mi zrobisz? No, widzicie, on mi nic nie zrobi. Czemu on zniknął, jak mnie zobaczył? Ej, czekajcie, bo ja muszę coś z tym zrobić. Czemu ludzie nie chcą mnie zaatakować albo coś? O. Halo? Dobrze? Zobaczmy, czy będzie tu wystarczająco przeciwni...
No dobra, jednak nie jesteśmy aż tak nieśmiertelni. Ale jako, że tu więcej nie ma zbytnio ludzi, dziękuję wam za oglądanie. Jeżeli się podobało, zostawcie subika i lajka. Dawajcie znać, czy chcecie więcej symulatorów. Ja was żegnam. Pa, pa.